Już wiem, o czym jeszcze miałem nagrać materiał, bo mnie pytacie, użytkownicy lewej tam mnie pytają, co to są za modele, rodzaje RS-ów RS, RS Plus i RS LW Lightwind. Już Wam tłumaczę. Tak naprawdę są to dwa, a nie trzy rodzaje materiału i rodzaje latawców. Rodzaj latawców właściwie jeden, bo to jest jeden kształt. To nie jest tak jak w Duotonie, że SLS to jest nowszy tak naprawdę rodzaj normalnej wersji, na przykład Evo, czyli one się różnią kształtem, czyli Evo normalne dostanie ten schodzący ten kształt dopiero powiedzmy po roku, kiedy już znowu SLS będzie znowu nowym, także tam jest różny kształt, przynajmniej tak zawsze było. Tutaj kształt jest dokładnie w RS-ach ten sam, tylko jest różny materiał ramy, czyli materiał krawędzi natarcia lub również poprzeczek, bo w RS Plusie natarcie jest z Dynatexu, czyli z tej aluli bardziej elastycznej, na potrzebę lewej ta produkowanej, leciutkiej. Muszę sprawdzić wagi z ciekawości, ale już poprzeczki widzicie nie są z tego materiału zrobione, tylko są z normalnego odelżonego XT. Z kolei tam mamy wersję LW i ona jest zrobiona w całości, rama jest zrobiona w całości z XT Lite'a, czyli z drugiego materiału najlżejszego. To jest materiał XT Lite, sprawdzony przeze mnie przez ponad rok czasu na falach. Nic się z tym nie dzieje, jest to bardzo wytrzymałe, chociaż na pierwszy rzut oka wydawało się lekkie i mało wytrzymałe. To ponad rok czasu upalam w sztormach te latawce, nic się z tym nie dzieje. I teraz, XT Lite materiał nie jest stosowany w całej gamie produktowej. Tak jak, nie wiem, SLS robi w każdym rozmiarze SLS-y, Duoton robi. Tylko Elevate robi to chyba troszkę bardziej rozsądnie. A mianowicie, XT Lite jest stosowany w dużych rozmiarach RS-ów allroundowych, XS-ów biggerowych i FS-ów freestyle'owych. Tylko duże rozmiary dostały materiał XT Lite. Mniejsze rozmiary od 12 w dół są na normalnym materiale XT. Tam ta waga nie jest i ta bezwładność nie jest aż tak kluczowa. Dopiero latawce wave'owe WS Series i foilowe One Straty OS Series są w całości zrobione na XT Lite. Uważam, że to jest rozsądne rozwiązanie, że latawce, w których waga i drift są kluczowe, jak WS wave'owy i OS foilowy One Strat, dostały XT Lite w całej rozmiarówce, a RS, normalny RS, zwykły, dostał XT Lite w wersji 14 i 17, czyli w wersji Lightwind, w wersji LW. Tym się to różni. Natomiast RS Plus jest w całej rozmiarówce zrobiony z Dynatexu. To jest latawiec tak zwany premium, nazwijmy go, czyli z tej aluli Dynatexu. Mam nadzieję, że pomogłem. Czyli to nie są trzy rodzaje latawców. Tak naprawdę to jest jeden latawiec w trzech odsłonach. Przy czym nie znajdziecie na przykład, nie wiem, dziewiątki LW, tylko dziewiątka będzie, czy tam dziesiątki, czy dwunastki, to będzie zwykły RS, tylko w dużych size'ach Lightwind. I teraz zdecydowanie LW, czyli 14, na przykład LW, bliżej jej we właściwościach, w tym jak się zachowuje, w tym jak lata, jak lekko, już, jak ja wziąłem pierwsze sąd głowy, jak ona się lekko unosi do góry, bliżej zdecydowanie do RS Plusa niż do 14 zwykłej V7 poprzedniej na normalnym materiale XT. Dlatego też umiarkowanie rekomenduję stosowanie RS Plusów, ponieważ ja osobiście, mimo że mnie pytacie wielokrotnie, ja wielkiej różnicy nie wyczuwam między RS Plusem a Lightwindem, a różnica w cenie jest dość znaczna, bo tam jest około 400-450 euro na detalu, więc dość duża różnica. To nadal nie są latawce po 15 tysięcy jak u konkurencji, czy 16, tylko one tam sobie kosztują w detalu około 2000 euro, więc to jest nadal ponad 30% mniej. Ale i tak uważam, że nie jest to tego warte, chociaż dzisiaj pierwszy raz w tych warunkach, które są, było 8-10 węzłów, popływałem na 17 LW i na 14 RS Plusie i pierwszy raz wyczułem, że RS Plus faktycznie lepiej wisi w marginalnych warunkach. Pierwszy raz to dzisiaj odczułem. Niestety sprawdzałem 17 LW i 14 RS Plusa. Chciałbym sprawdzić dwie 14, żeby mieć pewność, że to wiszenie to nie jest kwestia również rozmiaru, a nie tylko konstrukcji. No oczywiście ta 14 też się lepiej zbiera, chociaż testujący 17, no widać, że doświadczony zawodnik, mówi, że jak na 17 ona się zbiera bardzo szybko i był bardzo zadowolony z tego latawca z sesji. Ale czy warto dopłacać do RS Plusa, czy tej aluli Dynatex Elevate'owej? Nie wiem, nie mi to oceniać. Ja sobie akurat 14 wziąłem w RS Plusie, dlatego że nie miałem wtedy dostępnej LW żadnej sztuki. I mam tą 14 RS Plus, jestem z niej za bardzo zadowolony. Ale już mniejszy rozmiar mam w zwykłym RS, już nie biorę w RS Plusie. Także
Także tak. Mam nadzieję, że rozwiałem Wam wątpliwości a propos różnic RS Plusa, RS-a Lightwinda i RS-a zwykłego. Czyli RS Lightwind jest niczym innym jak dużymi rozmiarami zwykłego RS-a z odleżoną całą ramą, a RS Plus ma odleżoną krawędź natarcia. Przy czym projektanci mówią, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na wadze w tych latawcach, a na pracy tych materiałów, gdzie podobno ten Dynatex pracuje optymalnie, że nie jest tak sztywny jak Alula, tylko ładnie sobie pracuje, jeśli go nie przepompujemy. Jeśli przepompujecie każdy materiał na sztywny, na kamień, to będzie lipa. Mam nadzieję, że pomogłem. Jak chcecie jakieś pytania, macie wątpliwości, zadawajcie. Już nie chce mi się tego kolejny raz Wam mówić każdemu z osobna. Różnic między RS Plusem czy RS-em, czy różnic między napompowaniem latawca na kamień, a napompowaniem latawca optymalnie. Pozdrawiam.